Kolorowa, głośna, międzynarodowa. Taka była parada uczestników programu Brave Kids, która przeszła ulicami Leszna. Miasto przez najbliższe dni gości młodych artystów z Kolumbii, Kazachstanu, Syrii, Iranu i Słowacji. Zespoły od rana prezentowały się na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury przed uczniami leszczyńskich szkół. Ostatnia grupa przyłączyła się do parady. Edukacyjno-artystyczny projekt Brave Kids gości w Lesznie po raz drugi. Stworzono go po to, by dzieci różnych nacji, mające często trudną sytuację życiową, mogły poznać świat, zaprezentować swoją kulturę i po serii warsztatów wyreżyserować swój własny spektakl. Dzieci uczą się od siebie wzajemnie, co owocuje ciekawym efektem artystycznym. Ten efekt będzie można obejrzeć już 28 czerwca o 18.30 na rynku w Lesznie, gdzie odbędzie się koncert finałowy. Swoje występy mieszkańcom Mleszna zaprezentują wszystkie grupy, warto wziąć udział w tym międzynarodowym wydarzeniu.